Biblia oraz inne wierzenia i kultury od 3000 lat góry czyniła uprzywilejowanym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. I kiedy przyjrzymy się już wielkim postaciom Starego Testamentu, tym wyznaczającym kierunek w historii Izraela, takim jak Abraham, Mojżesz, Eliasz, to oni właśnie doświadczali spotkania z Bogiem właśnie na górze. I tak się działo aż od góry Synaj, po Choreb, aż po górę Syjon, gdzie zgodnie z wizją proroków miały zgromadzić się, zgromadzą się wszystkie narody. Również w Nowym Testamencie mamy góry. Mamy górę błogosławieństw, ale mamy też górę Golgotę, miejsce czaszki, gdzie krzyż niejako przypieczętowuje to pojednanie, które dokonało się między niebem i ziemią. Jezus czyni górę miejscem głoszenia dobrej nowiny, miejscem odosobnienia i milczenia, ale również miejscem, gdzie objawia się światu. Objawia się światu po to, aby ludzie w niego uwierzyli. Również w niebo wstąpienie dokonuje się na górze. Jak czytamy u Mateusza, 11 udało się do Galilei, na górę, tak jak polecił im Jezus. I tam na tej górze Jezus wobec swoich uczniów wstępuje do nieba, powraca do Ojca, aby tam nam w niebie przygotować wieczne mieszkanie. Aby otrzymać spuściznę orędzia, trzeba wspiąć się wysoko. Ja urodziłem się i mieszkam w górach, kocham góry, uwielbiam wędrówki po górach i zanim zdobędzie się tego górskiego szczytu, często to zdobycie tego szczytu górskiego poprzedzone jest kilkugodzinną wędrówką po górach. Ale kiedy człowiek już jest na szczycie, kiedy jest już wysoko, na górze, to tym, co sprawia człowiekowi ogromną satysfakcję, to jest ten piękny widok, który rozpościera się z góry. Który rozpościera się z góry na wszystkie cztery strony świata. Wielka, wyjątkowa symbolika, która pokazuje właśnie ten symbol braku ograniczeń, symbol otwartości. I podobnie jest ze zbawieniem, ponieważ przecież ono nie zostało w żaden sposób ograniczone. Zbawienie nie zostało zarezerwowane tylko dla mieszkańców Jerozolimy, ale adresatami zbawienia jesteśmy wszyscy, każdy z nas. Wszystkie narody. Jezus swoim wniebowstąpieniem zapowiada również nasze wniebowstąpienie. Szukajmy zatem tego, co na górze. Szukajmy tego, co wysoko. Głośmy Ewangelię i bądźmy jej świadkami w codziennym życiu. Dobrej, błogosławionej niedzieli. Serdecznie pozdrawiam.